Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Ojciec Święty błogosławi wiernych ewangeliarzem, podczas gdy Schola Wschodnia śpiewa do wielu lat Władco. Wielu się spodziewa, że to dzisiejsze wystąpienie Ojca Świętego, to dzisiejsze kazanie będzie kazaniem programowym. Zobaczymy, Ojciec Święty zaskakuje nas nieustannie, czy rzeczywiście dzisiejsze Jego wystąpienie, kazanie będzie tym programowym dla Niego, dla Jego posługi Piotrowej, którą rozpoczyna w święto, w uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego. W Rzymie jest cudowna pogoda, słoneczna. Wszyscy zgromadzeni w Bratu Świętego Piotra wsłuchują się w słowa Ojca Świętego. Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej mszy świętej na początku posługi Piotrowej w uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego. To bardzo bogate znaczenie zbieg okoliczności, bo to też imieniny mojego czcigodnego poprzednika. Jesteśmy blisko Niego w modlitwie pełnej miłości i wdzięczności. Con affetto saluti i fratelli cardinali. Pozdrawiam serdecznie braci kardynałów, biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników, zakonnice i wszystkich wiernych świeckich. Dziękuję za obecność przedstawicielom innych kościołów i wspólnot kościelnych, a także przedstawicielom społeczności żydowskiej i innych wspólnot religijnych. Kieruję serdeczne pozdrowienie do głów państw i szefów rządów, do delegacji oficjalnych z tylu krajów świata i do korpusu dyplomatycznego. Usłyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus, że Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był opiekunem kogoś. Aby był opiekunem Marii i Józefa, Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił błogosławiony Jan Paweł II. Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś szczerze i osłania mistyczne ciało Odkupiciela, którym jest Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.
jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale z nieustającą obecnością, w całkowitej wierności, także wtedy, kiedy nie rozumiem. Od momentu małżeństwa z Maryją, aż do wydarzenia z 12-letnim Jezusem w świątyni jerozolimskiej, towarzyszy w każdej chwili z troską i całą miłością każdej chwili. Jest obok Maryi, swojej oblubienicy, w momentach trudnych i pogodnych życia. W podróży do Betlejem na spis ludności i w chwilach pełnych niepokoju i radości przy narodzinach. W dramatycznej chwili ucieczki do Egiptu i w rozpaczliwym poszukiwaniu syna w świątyni. A potem w codziennym życiu w domu w Nazarecie. W warsztacie, gdzie uczył Jezusa zawodu. Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa i Kościoła. Przeżywa nieustannie, nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Tego właśnie wymaga Bóg od Dawida. Dio non desidera una casa costruita dall'uomo, ma desidera la fedeltà alla sua parola. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez człowieka, ale ono przeżywane z wrażliwością. Józef jest opiekunem, bo umie słuchać Boga. Pozwala się prowadzić Jego wolą. Właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osobie. Potrafi odczytywać wydarzenia z realizmem. Jest czujny na to, co go otacza. Potrafi podjąć najmądrzejsze decyzje. W nim widzimy, drodzy przyjaciele, jak się odpowiada na Boże powołanie, będąc dyspozycyjnym, gotowym. Widzimy też jednak, co jest centrum powołania chrześcijańskiego, Chrystus. Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, aby strzec dzieło stworzenia. Powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas, chrześcijan. Ma wymiar, który tak naprawdę jest po prostu ludzki. Dotyczy wszystkich. Chodzi o opiekę nad całym stworzeniem, nad pięknem stworzeniem. Jak nam o tym mówi Księga Rodzaju. Jak to pokazywał święty Franciszek z Asyżu. To prawdziwy szacunek dla każdego Bożego stworzenia, dla środowiska, w którym żyjemy. To strzeżenie ludzi, troska o wszystko, o każdą osobę, z miłością, zwłaszcza o dzieci, o starców, o tych, którzy są najbardziej kruci, którzy są czasami na obrzeżach naszych serc. To troska jedni o drugich, w rodzinie. Małżonkowie otaczają się opieką wzajemnie. Potem jako rodzice troszczą się o dzieci. A z czasem dzieci stają się opiekunami rodziców. To przeżywać przyjaźnie ze szczerością. Bo to jest wzajemna troska o siebie. W zaufaniu, w szacunku, w dobru. W gruncie rzeczy wszystko jest powierzone opiece człowieka. To jest odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich.
dei doni di Dio. Bądźcie opiekunami Bożych darów. E quando l'uomo viene, a kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety, w każdej epoce dziejów są Herodowie, którzy mują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzn i kobiet. Chciałbym prosić wszystkich, tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej, społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli, bądźmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, opiekunami środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu, by jednak strzec, musimy też troszczyć się o nas samych. Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha niszczą życie. Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe. Te, które budują i te, które niszczą. Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości. Tutaj dołączam jeszcze jedną uwagę. Troszczenie się, opiekowanie wymaga dobroci i wymaga też wrażliwości. W Ewangeliach Święty Józef okazuje się jako człowiek silny, mężny, robotny, ale w jego charakterze jest wielka wrażliwość, wielka łagodność, która nie jest cnotą człowieka słabego, wprost przeciwnie, oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, zdolność do miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci i łagodności. Dzisiaj razem z uroczystością świętego Józefa obchodzimy początek posługi nowego biskupa Rzymu, następcy Piotra. Posługę, która pociąga za sobą także władzę. Oczywiście, Jezus Chrystus dał Piotrowi władzę. Ma di quale potere si tratta? Ale o jaką władzę chodzi? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro.